co, jesteśmy gotowi? Zabieramy. Dawaj! Idzie! Idzie! Chodź, Paweł, już, no! Gorzko! Nie ma do czego. No, drodzy Państwo, ale to nie jest szałowa, spokojnie. Spokojnie. Ta deska to jest bardzo ważny moment, ponieważ, proszę Państwa, ja nie wiem, czy się to kiedykolwiek zdarzyło. Ja bym jeszcze tylko poprosił, jeżeli mogę poprosić pana prezydenta Michała Olszewskiego, jeżeli jest. Jest. Ponieważ, panie prezydencie, bo pan bardzo nas wspierał poradą. Co zrobić z tą deską? Nie chodzi, nie. Chciałbym po prostu, żeby pan był z nami w tym momencie. Proszę sobie potrzymać deskę. Nie, bo o co chodzi? Ja nie wiem, czy to jest typowe, żeby akurat tak poważne umowy były podpisywane w takich okolicznościach, ale tym razem akurat zrealizujemy to po raz może pierwszy. Rzecz polega na tym, że to, co tutaj Państwo widzicie, to są prawdziwe, najprawdziwsza dokumentacja remontu przy ulicy Marszałkowskiej 138. I zgodnie z procedurą przetargową, w dniu 4 maja mamy obowiązek przekazać tę siedzibę, ten budynek wykonawcy jako plac budowy. I w związku z tym my mamy protokół przekazania terenu i placu budowy. Ja nie mam ustawy notariusza, jakby co. Nie. Ja po prostu chciałem, żeby pan był tutaj z nami. Tylko tyle, w tym momencie, bo to jest... Mocą swojego urzędu poświadczam. Nie wiem, ile mogę powiedzieć, ale naprawdę dzięki pana dobrym radom udało nam się spełnić wszystkie kryteria, żeby osiągnąć ten wielki sukces i zdobyć pieniądze norweskie. I bardzo serdecznie za to dziękujemy. Ja bardzo proszę wykonawcę. Najpierw proszę naszego kochanego kierownika technicznego Łukasza Łazarewicza, który musi się tutaj podpisać. Proszę, i teraz proszę reprezentantów wykonawcy, czyli firmy Kartel S.A., pana Mariusza Misztala, który jest dyrektorem realizacji kontraktów, pana Marka Bieleckiego, który będzie kierownikiem budowy, pana Tomasza Sękiewicza, czyli prezesa firmy Kartel, oraz pana Bogdana Tralewskiego, inspektora nadzoru z firmy Nadzory Rzeczoznawstwo Budowlane Bogdan Tralewski. Zapraszam państwa bardzo, czy panów bardzo serdecznie zapraszam, będziemy oficjalnie podpisywać protokół przekazania terenu i placu budowy. W związku z tym, że pożyczone właśnie. Chodźcie panowie. Właśnie dziękuję, że po podpisaniu protokołu chcę zgasić. Bo inaczej protokół będzie nieważny. Będziemy formalnie na budowie, tak? Słuchajcie, kto chce? Słuchajcie, ale naprawdę. I oczywiście jak na prawdziwej budowie, za chwilę pójdziemy się napić, bo tam... Zdrowie na budowie! Zdrowie na budowie. Dobra. Ja mam swój. Rozdajcie, weźcie to. Pomożesz? Pomożecie? Pomożesz. No dobra. Swoje ochronne. Gaz na górze. No właśnie. Stańcie razem z wiesem. Chociaż przy piersi trzymać. O, dobra. Jeszcze położę. Z deską? Tak. Gdzie sęk? Słuchajcie, to nie są żarty. To jest poważna sprawa. My podpisujemy teraz
protokół przekazania terenu i placu budowy. Oczywiście od rana tutaj dzisiaj rzeczywiście przeprowadziliśmy wizję lokalną i poza tymi fotelami, na których Państwo siedzicie, które mamy zgodę, żeby jeszcze dzisiaj w nocy je wyciągać, to wszystko jest... No to już trzeba prowadzić. Pójdź na scenę. Boczkiem nie tyłem. Nie, bo będzie się wierzyć. Jaka kolejka chętnych do podpisywania. Chętni do podpisywania. No dobra, to ja już oddałem. Teraz panowie muszą wziąć. Jeszcze Łukasz. Słuchajcie, no to może tak, no ja nie wiem, czy to wolno, nie? Nie, Ania, to nie czas w Polsce. Tak, ona była na niepodległości, teraz jest tutaj, będzie znowu. Pozostaje tylko mieć nadzieję, żebyśmy byli tak uśmiechnięci w grudniu. Tak, albo i troszkę wcześniej. Przepraszamy bardzo, ja przepraszam osobiście, że nie działa klimatyzacja, ale była zdemontowana przedwczoraj. To nie można w tym pomieszczeniu przebywać. Nie, teraz nie będzie można. No właśnie. Od momentu podpisania. Tak? Oj, chyba wcześniej. Oj, chyba wcześniej.